Dzień dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa o nietypowej porze, bo na porannej kawie. Kawa jest zrobiona, śniadanie jest zrobione. Dzisiaj moje lenistwo sięgnęło zenitu, bo tak nie chciało mi się pójść do sklepu. Ach, a pieczywko mi się skończyło, że postanowiłem sobie to pieczywko upiec. No i właśnie w kuchni mam przygotowane wszystko, tam zaczyn już rośnie. Zresztą wszystko jest przygotowane w miseczce elegancko, potem tylko wyrobić. Powiem wam, że robienie chleba nie jest wcale takie tragiczne, ponieważ to zajmuje mniej więcej, sama robota to jest mniej więcej 20 do 30 minut, natomiast jest on czasochłonny bardzo mocno, ponieważ bardzo długo się czeka na wyrośnięcie. Najpierw wyrasta zaczyn, jak godziny, nawet jak chłodno, to nawet i dłużej niż godzinę, ponad godzinę. Jak jest, no nawet nieźle wygląda. Tylko to takie, tu jest takie do dupy, taką jak ładną nakładkę. Ładną ramkę zrobił tak dookoła, tam tutaj pieczną, tam, tu jedniemy tego, to tamto, nie będzie, nie? No, ale już wiem, jak to zrobię, jak przyjdzie mi blue screen, to zniknie tam te wszystkie drzwi, kwiatki, słupki i inne. Będzie tylko mikrofon, ja i tło. I będzie dobrze, że idę do dentysty, bo mnie ten ząb zaczyna coraz bardziej wkurwiać. No i wracając do tego, do pieczywa. No i tak właśnie zrobiłem, będę dzisiaj piekł chleb. Na obiad sobie wymyśliłem. Znaczy wymyśliłem, no wyciągnąłem, znalazłem jeszcze, tam się okazało, że mam dwa kawałki tego, 35, dwa kawałki karczku, wyjąłem sobie taki mniejszy, największy sobie wyciągnę, to będę miał na dwa dni, zrobię sobie z tego zapiekankę. Chodzi za mną też zapiekanka ryżowa, bardzo fajna rzecz, powiem wam, że to jest takie coś, co może zrobić każdy. Chociaż gotowanie ryżu wcale takie proste nie jest, ale akurat w tym wypadku jest bardzo proste, ponieważ wystarczy ryż wypłukać albo kupić w workach, ale akurat w workach nie lubię, bo nie widzę, co tam jest, jaki jest ten ryż. Kupić, czekajcie, jak to było, z Risany? Tak, Risana jest taka firma, która sprzedaje ryż, bardzo dobry zresztą. No, i jak patrzę na ten ręcznik, na tym oparciu, nawet to kuźwa pasuje. No, a wracając do ryżu. No i ten ryż wystarczy wrzucić tak jak makaron do dużej ilości osolonej wody. No i ugotować go tak nie całkiem, żeby go nie rozgotować, całkiem tak raczej al dente. I nie odlewać bardzo, czyli nie robić jakieś tam mocno, żeby to odciekało. Do tego się kupuje zwykłą kiełbasę. Najzwyklejszą, najnormalniejszą kiełbasę. Wszystko jedno jaka, byle była smaczna. Pieczarki i cebula. I to jest wszystko, czyli ryż, kiełbasa, pieczarki, cebula. Przepraszam, jeszcze jest ketchup i żółty ser. Żółty ser najlepszy jest twardy, i taki trochę trudno topliwy, bo to się kładzie na wierzch, żeby on się ładnie zapiekł, bo to się potem zapieka. No i gotujemy ryż. W tym czasie smaży się pieczarki i można podsmażyć kiełbasę. Po czym to się wszystko wrzuca do kupy. Też nie, ja smażyłem kiełbasę. To się wrzuca wszystko do kupy. Miesza się ten ryż i on nie może być bardzo odcieknięty, bo wyjdzie suchcielec. Dobrze jest albo dodać troszkę tłuszczu, to już wedle uznania, chociaż dla mnie najlepsze to jest z szmalczykiem, bo to tak jeszcze jak jest domowy szmalczyk, to o panie, a mam taki szmalczyk, nie szmalczykowy, bo zrobiony z jak się to nazywa, z boczku surowego. No więc to nie jest taki do końca szmalczyk, ale jest tam trochę tego dobra wszelakiego. To się miesza. Wsypuje się to do naczynia żaroodpornego. Na to się daje ketchup, czego taką cienką warstwą, grubą, jak kto lubi, bo to wedle uznania. I na to wszystko się daje grubo starty żółty ser.
na tych najgrubszych oczkach, które są. Potem to się wsadza do piekarnika i zapieka się to tak długo, w temperaturze mniej więcej 180 stopni, tak długo, dopóki aż nie zatnie się albo przerumieni się ten ser na wierzchu. Rzecz jest doskonała, bardzo dobrze się to coś później odgrzewa, żeby to miało mniej więcej ręce i nogi. I jest bardzo dobre. I nie ma dużo roboty. Także to tyle, jeśli o to chodzi. Najprawdopodobniej ten film się ukaże. Ale najprawdopodobniej ten film się ukaże na YouTube, bo tak sobie stwierdziłem, że a dlaczego by nie? Od czasu do czasu taką pogadankę mogę walnąć, coś zrobić. Od razu mówię, nie będę opowiadał o żadnych politycznych rzeczach, nie będę opowiadał, no chyba, że mnie coś bardzo mocno wkurwi, to wtedy tak. Natomiast przepraszam z góry za to, że będę klął od czasu do czasu i teraz właściwie będę częściej niż od czasu do czasu klął, dlatego że no moje nerwy muszą teraz po tych wszystkich przejściach, perturbacjach, no to jest, no wczoraj był tydzień, pierwszy tydzień, gdzie jestem sam. I nie przypuszczałem, że coś takiego się w ogóle zdarzy. Planuję jeszcze taką jedną pogadankę, teraz już zmieniam zupełnie temat, planuję jeszcze taką jedną pogadankę na temat... Zmieniając temat, pogadanka na temat, no tak, bardzo po polskiemu, ale tak jak zwykle, taką pogadankę na tematy techniczne i albo z tego zrobię stream, albo będzie to właśnie taki króciutki filmik, już podejrzewam z drugą kamerą, która będzie pokazywała biurko, bo no i do tego będzie jeszcze oczywiście ekran albo coś w tym stylu, bo jak oglądam niektóre filmy, to mnie po prostu szlak trafia, że tu głos mówiącego ledwo słychać, a potem nagle o 6 poziomów wyżej jest wstawka muzyczna. I tu muszę sobie pogłośnić, bo głuchawy już jestem, po czym nagle jest takie jeep i idzie muzyka. No, fajnie, kutwa, fajnie. Ale to jest temat zupełnie inny. I ile to się nagrywa? 7 minut? No to tak będzie prawie. Bardzo fajna pogadanka. Nie wiem, czy będę robił to takich części, tak jak mówię, a się dzisiaj motam okrutnie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. I na razie to jest tak, no kawa się skończyła, zapraszam na streamy. Jeszcze niekoniecznie będą takie codzienne, bo tu nie obiecuję jeszcze, że będzie codziennie i że dam radę w tej chwili. Na razie jeszcze technicznie, jak widać tam za mną, patrzę teraz na ten drugi monitor, tak, widać tam za mną jest tak jak jest, ale tak jak mówię, jedzie już do mnie green screen, więc trochę to tam zniknie, no bo niekoniecznie jest to najpiękniejszy widok. No i tyle na dziś. Moich wynurzeń dziwnych, na dziwnych tematów. Kawa się kończy. W razie gdyby coś, możecie zostawić w komentarzach. Na przykład o tym, tu do facetów jest. Bo wiem, że laski to i tak w większości gotują. O kuźwa, moje laski obydwie to, o ja pitole. Czy młodsza dobrze gotuje, ale starsza, o panie, mistrzostwo świata. Dlatego tak mówię, jak chcecie wiedzieć coś na temat gotowania, męskiego gotowania, jeżeli gdzieś coś macie, aczkolwiek mówię od razu, tu technicznie niekoniecznie, ale jakieś tam może być cykl na przykład, dziadkowe podejście do nowoczesnej techniki. Jest to niewykluczone. Pojawią się w najbliższym czasie, najprawdopodobniej się pojawią, bo to jeszcze nie wiem, jak moje lenistwo to do tego podejdzie. Najprawdopodobniej pojawią się jeszcze te, no. Wiecie, o co chodzi. Streamy kuchenne. Będę od czasu do czasu, bo parę osób nie wierzy, bo w to, że ja potrafię w ogóle coś ugotować, więc
Więc będą streamy kulinarne, aczkolwiek monotematyczne, ponieważ ja jestem mięsożerny, makaronożerny, nie przepadam za zieleniną. Robię raczej potrawy takie męskie typowo, czyli prosto, szybko, żeby się nie narobić i żeby za dużo garów potem do mycia nie było. I takie jest moje podejście do tego wszystkiego. No i cóż, no a na dzisiaj, no dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, o ile ktokolwiek to wysłucha i obejrzy. Tak jak mówiłem, zostawcie co w komentarzach, może jakieś propozycje, coś tego będzie. Czasu mam teraz bardzo dużo i myślę, że się za tego typu projekty również mogę zabrać. Jeszcze raz Wam dziękuję, pozdrawiam wszystkich ciepło i do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.